Cześć. Zapraszam Was dzisiaj na krótką prezentację bocznego zapłonu, ale nie 22 LR. Gładko lufowej broni, ale nie strzelby. Broni palnej, ale w amunicji nie ma prochu. Zapraszam. Jesteśmy dzisiaj w Mielanówku pod Warszawą na strzelnicy Magnus i korzystając z tej okazji pokażemy wam kilka ciekawostek. Przygotujemy dla was też dłuższy materiał poświęcony właściwie kilku zagadnieniom, a właściwie kilka materiałów, natomiast do rzeczy. Co to jest za cudo? To jest Naturalnie można by powiedzieć, że jest to karabinek. Jest to karabinek Mars zasilany amunicją 9 mm Flobert co to jest flobert? Niestety jest to amunicja na tyle rzadka, na tyle rzadki typ amunicji, że nie jesteśmy wam w stanie jej na żywo pokazać. Mimo, że mamy w sklepie ten karabinek, no to nie mamy amunicji. Podobno jest gdzieś w Polsce jedna paczka takiej amunicji. Amunicja flobert to amunicja bocznego zapłonu, która zawiera tylko materiał inicjujący. Ona nie zawiera prochu strzelniczego. Została ona stworzona pod koniec XIX wieku z myślą o strzelaniu w pomieszczeniach. W tamtych czasach nie dało się stworzyć strzelnic krytych, ponieważ ograniczeniem była, była tutaj wentylacja. Nie dało się ich dobrze wentylować. Nie dało się w pomieszczeniach, w pokojach strzelać bronią, która de facto no, produkuje dużo tego dymu, jeszcze nie daj Bóg czarnego. Stąd też powstały i pistolety, i karabinki na takie śmieszne naboje bocznego zapłonu, które prochu strzelniczego w ogóle nie miały. Materiał inicjujący pełnił tę rolę pędną. Oczywiście jest odrzut minimalny. Te pociski często rozpędzały się do prędkości około 180 metrów na sekundę. Wyliczymy Wam tutaj, jaką taką średnią energię wylotową ma pocisk z tego karabinka. Natomiast jest to coś, co było popularne, ale siłą rzeczy wymarło praktycznie w niektórych krajach europejskich, w których pozwolenia na floberty albo nie są wymagane, albo są. Yy, są do zdobycia łatwiej, używa się tego typu broni, na przykład do polowania na jakieś, na jakieś drobne szkodniki w gospodarstwie, i to tyle. Ten karabinek ma o tyle niezwykłą sytuację prawną, że właściwie mamy podejrzenie, że nie da się go posiadać w Polsce na pozwolenie. A może się da, już tłumaczę o co chodzi. Zgodnie z ustawą o broni i amunicji, pozwolenie na broń do celów sportowych jest wydawane m.in. Na broń bocznego zapłonu z lufami gwintowanymi o kalibrze do 6 mm. Tutaj kaliber mamy 9, to jest dziewiątka bocznego zapłonu. Ale jednocześnie, uwaga, ta lufa jest gładka w środku. Tu nie ma bruzdowania. Więc można by powiedzieć, że jest to broń gładkolufowa, ale nie jest to strzelba. Co prawda, ustawa o broni amunicji. Mówi, że po prostu można na pozwolenie sportowe posiadać broń gładkolufową, i tyle. Oczywiście obowiązuje ograniczenie, że nie może być to broń samoczynna, natomiast chyba taka najbardziej sensowna, prawna interpretacja nasza, podkreślam nasza, jest taka, że jest to broń gładkolufowa i być może można by to legalnie kupić na pozwolenie sportowe lub kolekcjonerskie jako broń gładkolufową. Ale myślę, natomiast myślę, że w obawie o odmienne interpretacje organów policji, raczej ten karabinek nie zostanie, nie zostanie nigdy sprzedany w prywatne ręce, przynajmniej dopóki nie zmienią się przepisy. Jeśli chodzi o funkcjonalność, jest to normalny karabinek bocznego zapłonu ze zamkiem czterotaktowym. Przyrządy celownicze mechaniczne. Myślę, że spokojnie widząc ten karabinek, pomyśleliście jakiś kolejny, nudny karabinek bocznego zapłonu, nawet bez lunety, czym tu się zachwycać. Natomiast to jest dziewiątka bocznego zapłonu gładkolufowa. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Zapraszam na kolejne. Tymczasem trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych materiałach.